Gdzie jesteśmy? W muzeum? Muzeum zwierzątek. No to jesteśmy w muzeum zwierzątek. Idziemy oglądać zwierzaki. Zobacz, jaki fajny patent na dekorację ścian. Co tam masz, kochanie? Co masz w środku? Coś masz? Lizaczek? Później zjesz? Mhm. Biegniemy, bo zobacz, gdzie jest ekipa. Lecimy. Biegniemy, biegniemy. Mamy wielbłądy. Owieczka? Jak robi owieczkę? A to co do nas idzie? Trzeba uważać. Co to jest? To jest opłaka, co to jest? Zobaczcie, to jest renifer. Kurczę, nigdy nie wiedziałam, że tak wygląda renifer. Tu mamy alpaki. O! A tu owieczki. A ty jak zwykle prześpisz całą atrakcję? Malutki włączek. A tutaj taka dodatkowa jeszcze atrakcja. Gdzie włączycie? O, ale duży. A taki jeden garb jest większy od ciebie, wiesz? Tutaj do tego miejsca można wejść bezpłatnie, ale jest taka skrzyneczka, gdzie dajemy tutaj datki na otrzymanie zwierzątek. Ojej, to trzeba jeszcze raz. Jeszcze raz. Chcesz też? Proszę, wrócamy. No jak robią osiołki? I o. Ojej, jaki śliczny jesteście. Mogę was dotknąć? Nie. 5 zł to kosztuje. A ciebie nie stać. Tedy mogą ugryźć. Cześć. Ojej. Śpiąca jestem. Troszeczkę obejrzałam. To było troszeczkę bardziej oznaczone, więc ludzi by może zajrzało. Ci, co szukają gdzieś w internecie atrakcja, a nie, że przez przypadek przechodzą, bo to jest naprawdę bardzo ukryte tutaj, nie? A fajnie, bo w centrum miasta, w sumie taka atrakcja dla dzieci. Ta ciężarska. Także ten, fajnie, no nieduże, taka mała zagroda, razem sobie żyją te zwierzątka. To kończymy w takim razie to, buziaki, robimy papa. Lili? Papa? A, jeszcze róża też. No, dobra, to obie. Pakujemy się. Papa!